Dokładnie tutaj, jeszcze parę miesięcy temu, nie było kompletnie przejazdu dowodowego. Drogi dowodowe kończyły się w tymże miejscu i po drodze był jeden duży budynek i przejazd z szerokości niecałego metra. To się zmieniło i dzięki temu nie ma już kolejnego dowodowego teleporteru w Warszawie. Ale jak to wyglądało wcześniej i jak wygląda to teraz, zobaczycie w materiale. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i dżem Amizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, a my znajdujemy się bezpośrednio nad ulicą Stefana Starzyńskiego. To właśnie w tymże miejscu, jeszcze jakiś czas temu, po prawej stronie, patrząc aktualnie od naszego widoku, nie było drogi dowodowej, kończyła się dokładnie na tym skrzyżowaniu z ulicą Namysłowską, bo tutaj też się znajduje przystanek tramwajowy i autobusowy, właśnie też tak nazywający. Po prawej stronie, zwróćcie uwagę, jest ładna, nowa, asfaltowa droga rowerowa, również chodnik, jak i również oczywiście mnóstwo nowej zieleni, pełna zatoczka dla samochodów, koperty dla pojazdów osób niepełnosprawnych, no i oczywiście nowy przejazd tutaj bezpośrednio rowerowy obok tego budynku, który był tutaj ważnym elementem. Ja pokrótce opowiem mniej więcej, o co tu właściwie chodziło w tejże inwestycji, pewnie nie wiecie. Chodziło o to, iż w tymże miejscu, na tym samym odcinku, jak teraz lecimy, nie było drogi rowerowej, a był to łącznik rowerowy. Wszystkie drogi rowerowe się schodziły do tego miejsca, tylko tutaj nie było drogi rowerowej, który łączy bezpośrednio Pragę Południe, Pragę Północ z Targówkiem. To jest główny ciąg komunikacyjny, jeżeli chodzi o właśnie jednoślady na tym odcinku. No i oczywiście brakowało tego, wszyscy rowerzyści i tak tutaj jeździli. Czy po przejściu dla pieszych, to mały problem, czy po bardzo wąskim chodniku, który miejscami przy budynku jednym miał szerokość bardzo małą, a mianowicie to była szerokość raptem około metra. No i to oczywiście nie było bezpieczne, bo wymienianie na takiej szerokości dla rowerzystów jest właściwie zabójcze, bo zahaczenie drugiej osoby jest oczywiście bardzo proste. Teraz zobaczcie, jak wygląda cała droga dowodowa na tym odcinku. Mamy przelot bezpośrednio na tej trasie. Tu oczywiście znajduje się też węzeł cały kolejowy. Mamy rondo Żała, który właśnie minęliśmy, fragment śródmiejskiej obwodnicy Warszawy, która tu jest, niedokończona. No i tak, tu jest nowy przejazd rowerowy, o nim trochę jeszcze powiem więcej później. Jest tutaj też jezdnia całkowicie zwężona do jednego pasa skręcającego w kierunku ulicy Szwedzkiej. Tutaj też to według mnie dobrze rozwiązane jest, ponieważ zwężenie jest właściwie nieodczuwalne, jeżeli chodzi o kierowców samochodów. Powiem za chwilę też dlaczego, natomiast co warto podkreślić, to tutaj jest właśnie ten wiferalny budynek, o którym mówiłem, ten na biało, ten pomazany już niestety. No i tutaj zwróćcie uwagę, jaki jest wąski ten odcinek. Chodnik tamtej aktualnej szerokości był taki sam, tylko również dla rowerzystów. No i tutaj oczywiście dalej mamy nową zatoczkę autobusową, przystanek, no i połączenie z resztą infrastruktury rowerowej w kierunku Mostu Gdańskiego i dalszej części Pragi. No, wieżowców Warszawy dzisiaj zbytnio tego dnia nie było widać, no, jakby nie patrzeć. No. Trochę kiepska pogoda w ostatnich dniach się pojawiła. Macie teraz zdjęcia bezpośrednio z tego, jak to wyglądało wcześniej. Zwróćcie uwagę, że jezdnia jest w zupełnie innym miejscu. Normalnie bliżej tego budynku przejście tam jest właściwie znikome, a tutaj cała ulica, jak widzicie, rozszerza się bezpośrednio w kierunku właśnie Szwedzkiej. Ten odjazd, który jest, rozszerzał się jeszcze tutaj bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. I to było niebezpieczne. ZDM likwiduje, jak może, przejście dla pieszych, które są niebezpieczne w tenże sposób. Czyli jeżeli się rozszerzają lub po prostu jest możliwość wyprzedzania przez samochody osobowe czy też inne pojazdy kołowe wyprzedzania przed przejściami dla pieszych, no bo to jest po prostu jeden z najbardziej niebezpiecznych elementów, kiedy pieszy może zostać potrącony. Do takich potrąceń tutaj doszło aż 4 w ciągu 5 lat, z tego co zrozumiałem.
No i oczywiście w związku z tym miała sytuację tutaj wprowadzenie właśnie tak poważnych skutków, jak zwężenie jezdni na krótkim fragmencie. Cztery wypadki, z czego jeden był faktycznie śmiertelny. Nie mogę tego teraz znaleźć w tekście, ale czytałem to przed chwilą, więc tak to wygląda. Teraz zobaczcie, jak to wygląda aktualnie tutaj, jeżeli chodzi o tą drogę rowerową. Są nowe miejsca parkingowe, jest trochę nowych miejsc parkingowych faktycznie. No i tutaj mamy całą ciągłość, jeżeli chodzi o drogę rowerową w tym odcinku. Zwróćcie uwagę, że chodnik na spokojnie jest oddzielony od drogi rowerowej. Tutaj oczywiście jest też barierka, żeby nie wypaść, i w tymże miejscu jest w miarę dobry i bezpieczny przejazd. Też warto podkreślić, że oczywiście w każdej inwestycji z aktualnych rządów jest poprawą zieleni. Wiadomo, cały czas jest to wychwalane, że coraz więcej tego nowego zielonego jest. No i tutaj 33 drzewa, jak dobrze kojarzę, się pojawiły nowe, a jedno tylko zostało wycięte. No i tutaj oczywiście mnóstwo nowych krzewów, mnóstwo nowej zieleni i tu sygnalizacja świetna się pojawiła właśnie na tym ciągu. Tu jest całkowicie nowa droga dowodowa na tym odcinku. Tu nie było wcześniej, był tylko i wyłącznie chodnik. Tutaj też została właśnie zwężona trochę jezdnia, aby się nie rozszerzała bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Dopiero za przejściem dla pieszych się rozszerza do 3 pasów i to jest dobrze zlokalizowane. No i nowa sygnalizacja świetnie w tym miejscu, aby jeszcze bardziej zwolnić bezpośrednio samochody w tymże miejscu. No i zjazd z drogi dowodowej bezpośrednio w dalszą część tam w kierunku szwedzkiej, tylko tamten zjazd trochę mi się nie podoba, bo jest trochę źle zrobiony, tak według mnie, tylko moim zdaniem. Tu też jest fragment pętli tymczasowej, awaryjnej, jak zwał tak zwał, do użytku okazjonalnego przez tramwaj warszawskie i przez ten przejazd też jest właśnie zrobiony przejazd rowerowy, natomiast tutaj przez drogę serwisową już nie ma go. Ta droga, która też jest wykorzystywana okazjonalnie, nie jest aktualnie w żaden sposób wykorzystywana przez normalny ruch lokalny, natomiast to nie zmienia faktu, że przez nią powinien być zrobiony przejazd rowerowy, tak samo jak przez tutaj tory tramwajowe. Nie rozumiem, czemu to nie zostało zrealizowane, jest to bardzo bliski element i przez niego rowerzyści zgodnie z prawem na tym przejściu dla pieszych muszą schodzić z roweru. Oczywiście dobrze wiemy, że tego nikt nie zrobi, nawet jeśli to będą pojedyncze przypadki, co nie zmienia faktu, że jest to niedobry i niebezpieczny kluczek prawny. Tak to wyglądało wcześniej, jeszcze we wrześniu tego roku. Zwróćcie uwagę, tu już jedna jezdnia była faktycznie zwężona, nie mam zdjęć przed zwężeniem, niestety, no szkoda. Ale zwróćcie uwagę, że tak, drogi rowerowej tutaj nie ma, jest jeden chodnik, rowerzysta, jak widzicie, tutaj pędzi, mija się z innym, więc ruch faktycznie tutaj rowerowy było zapotrzebowanie. Tutaj już wtedy jezdnia została poszerzona i trochę przesunięta z Starzyńskiego, bliżej środowiska tramwajowego, no i w tymże miejscu feralny chodnik, jak widzicie, on naprawdę nie był jakkolwiek bardzo szeroki. No i tu oczywiście dalszy odcinek, gdzie zatoczki parkingowe mniej więcej są w podobnej lokalizacji, choć wydaje mi się, że jest trochę więcej miejsc tych parkingowych tutaj, z tego co kojarzę, trochę lepiej faktycznie mają osoby, które tutaj jeżdżą samochodami i chcą zaparkować. Macie jeszcze takie bezpośrednie porównanie z lotu ptaka, abyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało we wrześniu tego roku i w listopadzie, czyli nieduży przedział czasowy, naprawdę 2 miesiące, a cały ten już to się zmieniło, dzięki temu możemy to zaobserwować. No oczywiście ewidentnym elementem, jaki tutaj możemy zobaczyć, to jest to, że na zdjęciach z listopada dron leci w mgle, więc jest trochę za mgiełką. No i tutaj już pierwszy element mamy, przejazd przez stanowisko, tak jak powiedziałem, jest tutaj nowa droga rowerowa, jak i również nie ma tych padów drzew, które były na trasie drogi rowerowej, ale w związku z tym zostało posadzonych tutaj więcej właśnie tych nowych drzew, albo aż 33, no i duży element nowego kwietnika i nowych krzewów, które zostały tutaj posadzone w całkiem ładny sposób. Także to jest zadośćuczynienie, jak oni tutaj piszą, za to, że zostało to wycięte. Jak to wygląda tutaj dokładnie? 7,5 tysiąca krzewów i bilin o łącznej powierzchni 2014 m2 będą to częściowo nasadzenia kompensacyjne za wycinkę jednego drzewa i 711 m2 krzewów, które kolidowały z przebiegiem drogi rowerowej i z tego chodnika. W tymże miejscu mamy właśnie ten fatalny budynek, jak widzicie. O wiele bardziej się poszerzyło to miejsce, przez to, że jezdnia została tutaj przesunięta w nowe też miejsce. Jak widać, to nie było tutaj jakieś nie wiadomo co. Środowisko nie musiało zostać przesunięte. Ruch samochodowy jest taki, jak był. Nie trzeba było tutaj faktycznie jakoś bardzo go modernizować. A pieści i rowerzyści tutaj dosyć dużo zyskali, dzięki czemu faktycznie nie ma sytuacji, że frontalnie rowerzyści mogą na przykład w siebie wjechać, czy w pieszego, a tego też oczywiście byśmy nie chcieli. No i nie będę już oczywiście o tym mówić, że niektórzy rowerzyści nawet w tymże miejscu jeszcze przy tych przepisach nie zwalniali z prędkością i tak wjeżdżali szybko na ten mały odcinek, gdzie było całkiem niebezpiecznie. Na sam koniec pokażę wam tylko i wyłącznie dojście do cmentarza cholerycznego, który się znajduje na ściętym terenie kolejowym.
Cmentarz ma długą historię, o nim mówiłem w ostatnim odcinku, czemu został odcięty, z jakiej okazji on tam faktycznie powstał, więc jak coś to odsyłam do poprzedniego filmu. Natomiast tutaj macie bezpośredni element dojścia do niego, czyli przejście pod torami, jak widzicie, jest otwarty. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo ja sobie popatrzyłem, furtka była otwarta, więc faktycznie, no ciekawe, że jest to otwarte. Z tego co słyszałem też w komentarzach pisaliście, że ogólnie to jest cały czas otwarte, tylko wygląda na zamknięte. Jeżeli ktoś podejdzie i popchnie to, to można na spokojnie przejść. Według mnie to jest bardzo niewykorzystany element. Dojście do cmentarza holodycznego w formie chodnika powinno zostać zrealizowane, aby można było tam dochodzić w ramach atrakcji turystycznej w Warszawie, ponieważ ten cmentarz przez bardzo długi okres czasu był kompletnie odcięty od reszty Warszawy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji na temat, to macie link teraz bezpośrednio do poprzedniego filmu z tejże inwestycji. W opisie, ale to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście Warszawa Zachodnia, już na horyzoncie jest, byłem, nagrywałem, teraz filmy się montują, renderują i już na dniach będziecie mogli zobaczyć, co tam się dzieje, ale w międzyczasie możliwe, że jeszcze wcześniej zobaczycie film bezpośrednio z Kobyłki o nowym wiadukcie kolejowym. Także tego trochę przed nami jest, dużo ciekawych inwestycji, również z Białęki, no bo w końcu niedługo będzie już powstawać tramwaj kierunek Zielona Białęka, ale o tym już bezpośrednio w materiale. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!